separator jest wygięty tutaj, który nie wymaga oleju. Dostałem przesyłkę od jednego z Was z prośbą o pomoc. Ktoś ma, jak widać, delikatne problemy z zespołem grzejnym. Delico HMPC 4502. Przysłał mi wszystkie części, bo to rozłożył i coś się dalej wydarzyło. Może w sumie dobrze, że ktoś osiągnął taki punkt, że podjął decyzję, ok, nie dam rady, niech to zrobi ktoś inny. Ja spróbuję to zrobić. Mamy, no trzeba najpierw sprawdzić, czy są wszystkie elementy, natomiast później będę rozpatrywał, czy da się to naprawić i co jest zepsute. Nic tu nie było zabezpieczone na czas transportu, więc jeżeli się nie połamało, no to da się to naprawić. O, i tu mamy trochę różnych skarbów. Trzeba to jakoś wysypać. Ciekawe, czy dostałem wszystkie elementy. No dobra. Nie jest źle, mamy tutaj sporo rzeczy. Mamy wyjście, moduł wałka, termistory są, folia grzejna, moduł elektroniki. No, po kolei będę to weryfikował. Zacznę od najgorszego. Zacznę od folii grzejnej i będę po kolei próbował to złożyć. Zaczynam od zespołu folii grzejnej. Zdejmiemy ten metalowy separator. Folia jest zniszczona i tu, i tu. Dlaczego jest zniszczona? Już widać, dlaczego folia jest zniszczona. Folia jest zniszczona dlatego, że ten metalowy separator ktoś wygiął na samym końcu. Nie wiem, w jakim celu. No nie wiem, nie wiem. W związku z tym wygięciem folia się porysowała i prawdopodobnie folia się źle układała. Z drugiej strony też mamy zrobiony jakiś patent, może tak to nazwę, albo jest to przypadkowe działanie, nie wiem. I tu też jest wygięta folia, wygięty ten metalowy separator. Także to i to powoduje, że separator jest do wymiany. Dobra, zdemontujemy go, folia też jest do wymiany. Dobra. Na tą chwilę jeszcze nic mnie nie zaskoczyło. Jedna zapinka. I druga zapinka. Teraz możemy to zdjąć. Sprężynki zdejmujemy, odkładamy gdzieś sobie na boki. Tak. Metalowy separator
Separator jest wygięty tutaj i separator jest wygięty tutaj. A ponadto separator ma zdrapaną warstwę teflonu tutaj. I tutaj zawsze będzie przylepiał się toner i będą problemy. Więc ten metalowy separator należy zastąpić nowym. Trzeba zainstalować nowy separator. Nie ma wyjścia, ja tu nie będę nic odginał, bo ja nie odegnę tego tak, żeby to było fabrycznie. Poza tym ta krawędź jest porysowana. Nowy separator jest cały, bardzo ładnie pokryty teflonem. I to jest najważniejsze. Teraz zobaczmy, co się stało tutaj. Folia grzejna, pas grzejny jest nie do uratowania. W ogóle ta folia chodzi za lekko. Ciekawe dlaczego. Trzeba to wszystko jednak zdemontować i sprawdzić. Najlepiej jest zdemontować od strony lampy. Śrubki są przekręcone bardzo lekko, ktoś niedawno to odkręcał. Zobaczę, co zostanę dalej. Może nie będzie tak źle. Najważniejsze, żeby były wszystkie części. O, łożysko jest do przeczyszczenia, bo jest troszkę brudne. Ale to nic. Zobaczmy, co kryje reszta. Ściągamy folię. Folia i tak jest do wymiany. Tak uszkodzoną folią nikt już nie zrobi nic mądrego, bo ona się będzie źle układała. Będą zacięcia papieru i będzie rozmazywany obraz. Więc ta folia idzie do śmietnika. Czyli już wiem, że wsadzę nową folię. Ja lubię te metalowe, one są fajniejsze. Pad olejowy. Najciekawsze, najważniejsze jest to, żeby pad olejowy miał raz, dwa. O, tu jest złamany. Gdzie jest trzeci pozycjoner? A jest raz, dwa. No te pozycjonery są jakieś połamane. Coś tu się wydarzyło bardzo złego. O, no ja tego nie łamię teraz. To po prostu jest połamane. Ale straszna historia. On się rusza. Ten się nie rusza. Dobra, połamane pozycjonery dyskwalifikują ten element z użycia. Nie kombinujcie. Jeżeli to jest uszkodzone, znaczy się, że trzeba zainstalować nowe. Skoro mam to naprawić, to naprawię. A zainstaluję taki fajny nowy pad, który nie wymaga olejowania. Zainstaluję ten. I na ten pad nie trzeba lać oleju, więc to jest ciekawa sprawa. Idziemy dalej. Zakładamy nową folię. Nie wiem, czemu mówię to w liczbie mnogiej.
kawałek to możemy wyjąć.
Dobrze, udało się uratować pana, jest zainstalowany nowy wałek, nowa folia, nowy element nawilżający, nowy separator, wyszło to fajnie, na 100% jestem przekonany, że klient nie będzie miał absolutnie żadnych problemów, a ten piec wróci do mnie dopiero z jakieś 400-450 tysięcy kopii. Pozdrawiam.